17 lutego wspominamy świętego Piotra Yuchongnyul, męczennika. Piotr urodził się w 1836 roku w Nonie Fenianie w Korei. Gdy był jeszcze dzieckiem, zmarli jego rodzice. Piotr zarabiał na życie wytwarzając buty ze słomy. Miał porywczy charakter i był zapalonym hazardzistą. Gdy miał około 28 lat, poznał naukę Kościoła katolickiego. Zachwycił się nią i bez wahania udał się do Seulu, prosząc o chrzest. Ochrzcił go biskup Simon Bernet, późniejszy święty. To właśnie na chrzcie święty przyjął imię Piotr. Natychmiast zmienił też swój sposób życia. Zrezygnował z hazardu, zaczął dobrze traktować żonę, podjął praktyki pokutne i został katechistą. Dzięki świadectwu jego życia wielu ludzi nawróciło się. W 1886 roku w Korei znowu zaczęło się prześladowanie kościoła. Piotr początkowo czuł się bezpiecznie, przewidując jednak zagrożenie, w dniu Nowego Roku Księżycowego odwiedził krewnych i przyjaciół i pożegnał się z nimi. Następnie poszedł do domu, w którym mieszkali misjonarze i w czasie wspólnej modlitwy zostali aresztowani. Piotra przewieziono do więzienia w Pjongjang. Torturami usiłowano go zmusić do zaparcia się wiary w Pana Jezusa. Gubernator rozkazał, by Piotra torturowali ci katolicy, którzy wyparli się wiary. Gdy jednak nie chcieli tego robić, sami byli torturowani. Piotr wytrwał w wierze. Był szczęśliwy, że umiera śmiercią męczeńską. Został pobity na śmierć 17 lutego 1866 roku. Ciało Piotra wrzucono do rzeki, jednak w nocy jego żona wyłowiła je i pochowała na miejscowym cmentarzu. W chwili śmierci Piotr miał 30 lat i zaledwie przez dwa z nich był chrześcijaninem. Został beatyfikowany z grupą 23 innych męczenników 6 października 1968 roku przez papieża Pawła VI, a kanonizowany z grupą 102 męczenników koreańskich 6 maja 1984 roku przez papieża świętego Jana Pawła II na placu Jeju w Seulu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Piotra, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.